Gdy byłem małym dzieckiem, bawiłem się w sklep wraz z moją kuzynką. Mieliśmy takie stanowisko w domu, w którym sprzedawaliśmy naszej rodzinie różne zabawki nasze. A później po nie przychodziliśmy, je zabieraliśmy i byliśmy do przodu o pieniądze i o sprzęt. Więc zawsze miałem talent do robienia biznesu i sprzedawania ludziom rzeczy. Dlatego dzisiaj założę własny sklep i zobaczę, czy uda mi się to zrobić, no, dalej bawiąc się tylko tym razem w Supermarket Simulator. Gierka wyszła już jakiś czas temu, wiele osób ją nagrywało, więc ja postanowiłem, że a dlaczego nie? Dlaczego miałbym ja tego nie nagrać? Przecież ja jestem urodzony biznesmenem, więc dlaczego nie? Więc widzowie, dzisiaj zakładamy nasz sklep. Welcome to Supermarket Simulator. Piękne rejony, piękna ulica, prawda? To jest mój sklep, mały sklep, w którym będę musiał rozpocząć swój biznes. Ja myślę, że to komputer huczał i mówię, o kurde, to niezła rakieta. Dobra, wejdźmy do komputera i zobaczę tak, markę. Czy te samochody tak brzmią? Co to jest za syf w ogóle? Co to jest za silnik? To brzmi jak mój wiatrak. Swoją drogą sobie go odpalę, bo mi jest kapkę zimno. Ciepło. Nie wspomniałem widzowie jednej bardzo ważnej rzeczy. Jak widzicie za mną, jest teraz green screen. Nie wiem, możecie też znać, co sądzicie o czymś takim, bo nigdy nie nagrywałem, znaczy kiedyś nagrywałem, ale to bardzo krótko. A i pewnie tego nie pamiętacie, bo to było bardzo dawno. Ale możecie też znać, co sądzicie o tym. Czy chcecie takie odcinki z green screenem, bo w sumie to... Fajnie, to ma też klimat, nie? Dobra, nieważne. Zajmijmy się tym naszym sklepem. Wejdźmy jeszcze raz do tego sklepu i zobaczmy teraz tak. Management. Dobra, zobaczmy management. O to tu chodzi. Okej, mamy tutaj licencję na jakieś produkty. Okej, czyli możemy skupować... Aha, ale tylko ja nie mam żadnego siana. Ja czym miałem handlować, jak ja nie mam siana? Mam, $50. No to jestem zarobiony, mega jestem. Mogę kupić, tylko teraz tak. Jak to wygląda? Kosztuje to 35, czyli możemy póki co sobie na przykład czokapikami tutaj zahandlować. Bardziej by mi się chyba opłacało na początku jakimś pasta. To jest po włosku makaron, jak się nie mylę, nie? Dobra, no to weźmy makaronu trochę. Weźmy tyle rzeczy, po prostu nie wszystko, bo nie zabrałem tylko czokapików. Po co czokapiki w ogóle? Powinna mi zaraz przyjechać paczka, tak rozumiem, że tak to chyba działa, nie? I będziemy mogli nasz sklep za towar. O, jest już! Bierzemy tą paczkę, normalnie co mamy tu ciekawego w środku? Pyk, 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 cukier. Dobra, no to w takim razie wyłożmy go na ten i szybko tu do kosza. Pyk, pyk, pyk. Dobra, bierzemy sobie kolejne. Co my tutaj mamy ciekawego? Tosty! Okej, okay. Ej, ja lubię mega tosty, widzowie, nie wiem, po prostu jak... Aż mnie naszła ochota teraz, jakbym sobie zjadł tosta, to by było naprawdę super. Ej, dobra, mega ciekawa rzecz w ogóle ta gra. Dobra, dojmy tutaj susu, co to jest? Cukier, a co to było? Mąka! Aha! Nawet nie wiedziałem, że ja mąkę kupiłem. Dobra, i mamy... I to jest chyba ten makaron, nie? Dobra, dajmy to tutaj, niech to jest wszystko obok siebie póki co. Okej, wyrzućmy to i uwaga, będziemy musieli teraz... zarobić, tylko teraz tak. Ile to może kosztować? Ile to wszystko... Bo tu widzę, że ceny musimy ustalić. Okej, okay. Może ustawmy market price, czyli... Aha, czyli ja to kupiłem za 3,71. No to kurde, normalnie dajmy to za dychę. Niech bulą! No nie, no Boże, to za dużo, dajmy piątkę. Albo nie, marketingowo trzeba do tego podejść. 4,99. Profit 4... Jak? A, bo tyle ja za to dałem! A to jest okej! Okay. O kurczę, to dużo przebitkę dałem. To nie, to może za dużo troszeczkę dam ten. 4,50 dajmy. 4,50 to jest dobra cena. Okej, dajemy coś... A, to mąka jest. Kurczę, mąka $4,50? Ja nie mogę, no nie, no nie możemy tego dać za taką cenę. To jest za dużo. Dobra, dajmy 3,99. Niewielka przebitka. A nie, to i tak ogromna przebitka. No ale dobra, to jest jakby... No nie, no... Kurczę, powinniśmy dać konkurencyjną cenę. Dobra, dajmy 3,69. O, to jest to. To jest... najdziwniejsza kwota, jaką widziałem. Dobra, tutaj dajemy 4,99. Niech tak jest. Kurczę, jak ktoś przychodzi do mnie do sklepu, to niech buli. Pasta, czyli ten makaron, ta. Normalnie 3,12 chodzi, więc dajmy 3,15 dajmy. No i tutaj mamy cukier. Cukier chodzi po 4,83. No to dajmy 4,99. Normalnie. Dobra, i normalnie otwieramy. Welcome, zapraszam. Siemano. Czy wejdziesz do mnie do sklepu? Kupuj! Ile wlezie! Ile wlezie! Ja tu już się obsługuję, koleżko sympatyczny. Dzień dobry, czego potrzebujesz? Tosty, jaki to jest dobry wybór. Co jest? Czekaj! No dawaj to, dawaj to. Aha, okej, dobra, tak to się robi. Dzięki za sianko i siemanko. Ile ja ci tu muszę dać? Ja muszę mu dać 15,01. Dobrze to rozumiem? Czyli daję mu to. 15,1. No. No i tyle, i git. I... No i jak ja to mam teraz potwierdzić? Jak ja mam to... A, tu jest na lewo. Approved, spacja. No i wynoś się. Elo. Kolejna babeczka przyszła, znowu tosty kupuje. Erki, jaki ruch. Bierzemy to dzięki kartom, no i to jest to, jejku, jak dobrze. Ile? A ile ona ma do zapłacenia? A, dobra, 4,99. 4,99. Pyk, pyk, żegnam. Miłych, udanych zakupów, znaczy udanego dnia. Dobra, czyli ile tutaj mamy? Tak, okej. Czyli nic nie muszę jej dawać.
Giving nic nie muszę. Dobra, no to wynoś się, no spaduwa. Siema! Co tam u ciebie, kliencie? Oj, karto, mi to takich klientów to ja lubię. 8,14. Ej, jaka fajna jest ta gra! No, trzymaj się, miłego dnia, wariacie. Dobra, wychodzimy z tego mi... Ej, mogę opuścić moje stanowisko pracy, czy nie mogę? No i pięknie. O, dzień dobry! Ale ma oczy dziwne. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Gotóweczka, pyk, 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 żegnam, siemano. No i kolejny klient za nami, no to wszystko przecież zasuwa jak wściekłe. Ja jestem chyba tutaj normalnie ten. Dobra, normalnie zamawiamy kolejne rzeczy. Ile ja już mam pieniędzy? 37. To troszkę mało. To troszkę mało. Witam pana szefa. Ojejku, jaki ubrany elegancko. No i karton, to jest to. Czemu robicie takie małe zakupy? Co to ma być w ogóle, ty? Ja, po nim to bym się spodziewał, że on tu przyjdzie i normalnie weźmie cały regał. Pan już tu był dzisiaj. O, dobra, no. No i fajnie, karton. Dobra, żegnam, żegnam. Trzymcie się, trzymcie się, trzymcie się. Dobra, to mi się zacznie wyprzedawać zaraz, więc ja szybko bym wszedł tutaj i zamówiłbym to, bo tosty schodzą. Dobra, zapłaćmy to. Dobra, i niech to nam przyjdzie. O, jest kolejny klient. Ja jestem obrotny, damy radę. Gotóweczka, pyk, pyk, pyk. Nic nie muszę dawać. Żegnam serdecznie, pozdrawiam. Żegnam, żegnam. O, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Kartą? Jasne, nie ma problemu. Pyk, pyk, 8-4, pyk. Spadła, elo. Let's go, dobra, bo mi ukradną te kartony. Ej, nie wiem, czy już mi ich nie ukradli. Dobra, tu i teraz tak, dajemy tutaj tosty, ile wlezie. I na górę dajemy również tosty, bo to jest dokładnie to samo. Więc będzie git, tutaj pyk, pyk, bierzemy tą kolejną torbę. Chce pan wpaść do sklepu mojego? Zapraszam, tutaj mam takie czokapiki dla pana. Będzie pan czokapika? A pan będzie chciał czokapika może? Tu, a pani może będzie chciała czokapika? No, dzień dobry, już wystawia na półkę. Normalnie, tu i dajmy to tutaj na górę. Pyk, 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 pyk. Czokapiki, let's go, let's go. Już pani pozwoli tylko, że ustawię cenę. A, ja tylko pozwoli pani, że wyrzucę to do śmieci. Dobra, już obsługuję, już. Nie ma problemu, tu gotóweczka, pyk, pyk, pyk. Musimy dać 32, dajemy to. Pyk, żegnam bardzo serdecznie. Dobra, proszę tych czokapików nie brać tylko, bo się zdenerwujemy. O, dobra, już obsługuję, dobra. Pyk, pyk, pyk. Ile mamy kartą? Dobra, super. 8,68. A co by się stało, jak ja bym tam naliczył troszkę więcej niż powinienem? Dobra, zobaczymy, jaka to jest kwota. 5,90 ten. Dobra, dajemy tak. 6,5. No dajemy tak, normalnie, bulcia, nie? Witam bardzo serdecznie. Co my mamy? Tosty. No i gotóweczka, dobra. Musimy dać jeden cencik. Żegnam bardzo serdecznie. Dobra, ej, to naprawdę idzie wybitnie szybko i wydaje mi się, że jestem w tym naprawdę obrotny i czuję się w tym jak ryba w wodzie. Czemu pan ma taką bluzę świąteczną? Panu się nie pomyliły pory roku? Nie widzi pan, co jest za okna? Tam jest lato, a nie święta. Dobra, tu mamy kartę. No i fajnie, kartą to ja lubię, bo to jest najłatwiejsze. Tu 68, pyk, dobra, żegnam. Okej, mamy kolejną kobitkę. Ej, dobra, no tu jest klient za klientem normalnie, zaraz mi opustoszają znowu półki. Ale widzę, że dobrze to idzie, więc fajnie, bo mamy fajny zarobek. Kończą mi się makarony. Makaroni mi się kończy. Ej, nie mogę nic kupić? A, bo ja tu wpisałem coś dziwnego, dobra, nieważne. Bierzemy od razu z 4, weźmy te opakowania. Dzień dobry, witam panią w tej, prawda... Ej, czego narzekasz? Dobra, wynoś się, kurczę, nie ma tu dla ciebie miejsca. Dobra, pyk, pyk, pyk i dajemy to. Super, 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 do kosza, bierzemy kolejny. Dajemy tu, pyk, 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 pyk. Super, o, jest full, dobra, to dajmy tutaj. I teraz tak, tu weź, dajmy tak, tu tak. I mogę tu odłożyć? Czy mogę to odłożyć? Tutaj, niech leży. Dobra, już. Tutaj, tutaj, dzień dobry, gotóweczka. Raz, dwa, wynoś się, dobra, okej. Bierzemy to, bo mi to ukradną zaraz. Tutaj dajmy sobie, pyk. I mamy tutaj kartę. A, ja tu mam magazyn, czy ja mogę go otworzyć jakoś? Czokapiki, pierwszy co kupił czokapiki, no jelo. Dzień dobry, ej, mamy tu strasznie ciemno, czy ja tu mogę zapalić światło? To jest strasznie ciemno, faktycznie tu się ciemno zrobiło, jak ja mogę zapalić tu światło, halo? Tu jest światło do zapalenia, pyk. No jelo! I wszystko leci jak należy. Dobra, tu i co mamy to 9,98, 9,98. Siema, trzymaj się. Dobra, wiecie co? Robi się noc, więc ja proponuję tak, zamknijmy ten nasz sklep. A jak idziecie, to zapraszam! To zapraszam! Jak są klienci, to nie będę, ja nie idę spać w takim razie. No ja będę tutaj pracował, jak będzie trzeba, to będzie trzeba. Dobra, chleba na noc. Czemu wychodzicie tak późno porą do sklepu? Co chodzi? W ogóle bez sensu. Dobra, czego nam brakuje? Tutaj nam brakuje tego, mąki nam brakuje. Trzeba domówić mąkę, mąka. Weźmy od razu z 3 kartony, po mnie już stać. Aha, nie mogę zamówić, bo jest noc. No i dobra, no to... Czy ja mogę tu pójść spać na przykład? Jakby skipnąć ten?
A, mam, enter the finish the day, dobra, jest pan ostatnim klientem w takim razie. 17, ale dobrym klientem, ojku, najwięcej pan wydał póki co chyba w tym sklepie. Dobra, mamy tak, wyjdźmy z tego, zamykamy sklep, finish the day. Pierwszy dzień w moim nowo stworzonym sklepie, a ja jestem zarobiony po uszy. Mam super fajny sklep, który mam nadzieję, że będziemy mogli rozwijać dalej. Bawiłem się przednio i wydaje mi się, że taką głowę do biznesu, jaką mam ja, to nikt nie ma.